Dzień dobry, miło mi powitać Państwa ponownie. Dzisiejszy temat to systemy monitorowania ciśnienia w oponach. Od roku 2014 każdy pojazd opuszczający fabrykę musi być wyposażony w taki system. Rozróżniamy dwa systemy, system pośredni i bezpośredni. System pośredni jest związany ściśle z układem ABS-u auta. Jest jego integralną częścią, natomiast system bezpośredni składa się z czujnika i to jest clue dzisiejszego odcinka. A to jest właśnie czujnik. W każdym z kół jezdnych pojazdu w tym systemie znajduje się jedna sztuka. Monitoruje ona ciśnienie oraz temperaturę panującą wewnątrz koła. Wszelkie zakłócenia, rozbieżności parametrów, awarie, wszystko co jest związane z ciśnieniem w kołach, system przekaże nam w formie kontrolki ostrzegawczej na desce rozdzielczej. Faktem jest, że są pojazdy, w których ten system jest rozbudowany. Pokazuje, gdzie i co jest uszkodzone. W systemie, gdzie jest tylko goła kontrolka, musimy posłużyć się odpowiednim testerem. Te wymagania spełnia oto to urządzenie. Na przykładzie Autela TS508 pokażę Państwu, jak przeprowadzić diagnostykę poszczególnych czujników. Urządzenie jest niezwykle intuicyjne. W trybie zaawansowanym wybieramy pojazd, model, rocznik i operację, którą chcemy wykonać. Urządzenie informuje nas o kolejnych procedurach. My się na to zgadzamy i zaczynamy w praktyce od lewego koła przedniego. Urządzenie przykładamy jak najbliżej zaworu we wskazanym kole i wyzwalamy sygnał z czujnika. Po połączeniu się przechodzimy do następnego koła. I tak wszystkie cztery. Po zebraniu informacji z wszystkich czterech kół dowiadujemy się, czujniki są sprawne. System działa prawidłowo, natomiast jest duży ubytek ciśnienia w prawym przednim kole. Na szczęście tu była prosta sprawa. Po zdiagnozowaniu czterech kół system działa, czujniki sprawne. Koło należy napompować, ewentualnie zdemontować, rozmontować, sprawdzić felgę, naprawić lub wymienić oponę. Ale zdarzają się też poważniejsze awarie. Brak kontaktu czujnika z systemem, czujnik uszkodzony, wyładowana bateria. Wtedy to intuicyjne urządzenie na ekranie wyświetla konkretne instrukcje w konkretnej kolejności. Naszym zadaniem jest je przeczytać dokładnie i wprowadzić w życie. Ot i wszystko. A, i jeszcze jedna ważna rzecz. Cały czas pracujemy nad nowymi filmami. Jeżeli chcecie być na bieżąco, subskrybujcie nasz kanał na YouTube.